Rzeczywistość czy symbol? W uzasadnieniu Eucharystii jako rzeczywistego ciała i krwi Pańskiej, a więc obecności na ołtarzu autentycznego i żyjącego Chrystusa, teolodzy katolicy powołują się na dowody Pisma Świętego. Według ojców Soboru Trydenckiego pierwszy dowód biblijny zawarty jest w słowach Chrystusa ustanawiających obrzędy Wieczerzy Pańskiej. Teolodzy katolicy określają go jako tak zwany dowód z ustanowienia Najświętszego Sakramentu. Rozumowanie jest następujące. Oto Jezus wypowiedział w odniesieniu do paschalnego chleba słowa: to jest ciało moje, a w odniesieniu do wina: to jest krew moja. Wypowiedź tę należy rozumieć naucza Kościół w sensie literalnym, dosłownym, a nie metaforycznym, przenośnym, gdy Chrystus Pan wypowiadał powyższe słowa: chleb i wino zostały przeistoczone w rzeczywiste ciało i krew Chrystusa wraz z Jego duszą i bóstwem, stały się zatem prawdziwym i rzeczywistym Chrystusem. Chleb był ciałem Chrystusa, a wino Jego krwią. Na podstawie słów ustanowienia Eucharystii, pisze ksiądz Granat, zapisanych u synoptyków u świętego Pawła, nauki Chrystusa Pana o Eucharystii nie można w żaden sposób zrozumieć przenośnie, lecz dosłownie, to znaczy w miejscach tych jest mowa o rzeczywistej obecności Chrystusa Pana pod postaciami chleba i wina. Głębsza analiza wypowiedzi Chrystusa w kontekście Pisma Świętego, łącznie z uwzględnieniem sposobu, w jakim częstokroć przemawiał Pan, prowadzi do wniosków zgoła odmiennych, wskazujących na przenośny, metaforyczny, a nie dosłowny sens wypowiedzi Jezusa. Z wyrażenia mistrza „to jest ciało moje, to jest krew moja” nie wynika jeszcze, że określane przez niego postacie chleba i wina były jego rzeczywistym ciałem i krwią, tym mniej wynika z nich, że stanowiły akt konsekracji lub przeistoczenia. Należy wszak pamiętać, że słowo, jeśli posiada zarówno, że słowo jest, posiada zarówno sens dosłowny, jak przenośny, odpowiadający wyrażeniom, oznacza, przedstawia, reprezentuje lub symbolizuje. Liczne przykłady przenośnego znaczenia słowa jest znajdujemy w Ewangeliach i wypowiedziach Chrystusa, na przykład w powiedzeniu: rolą zaś jest świat. Nikt nie może twierdzić, iż słowo jest zostało tutaj użyte w sensie dosłownym. Podobnie należy rozumieć wypowiedzi Chrystusa: jam jest chleb, który z nieba zstąpił, jam jest bramą, jam jest prawdziwy krzew winny, a Ojciec jest rolnikiem. Jam jest światło światła, jam jest gwiazda świetlista, gwiazda zaranna. Widać stąd, że Jezus często posługiwał się terminem jest w znaczeniu przenośnym. Absurdem byłoby nadawanie w wspomnianych tekstach wyrażeniu jest znaczenia dosłownego. Musielibyśmy się wówczas zgodzić, że Jezus był rzeczywistym chlebem, bramą owczarni, krzewem, a Ojciec rolnikiem, światłością, wreszcie gwiazdą świetlaną. Sens przenośni narzuca się z siłą rzeczy. O Kościele Chrystusowym mówi Pismo: jest ciałem Chrystusa. Czy należy wyciągnąć stąd wniosek, że Kościół jest Jego rzeczywistym ciałem? Jeśli słuszne byłoby twierdzenie teologów katolickich, że Chrystus, mówiąc „to jest ciało moje, to jest krew moja”, miał na myśli rzeczywiste ciało i krew, to równie dobrze można by mówić o Kościele jako rzeczywistym ciele. Nic zatem nie stoi na przeszkodzie, aby pojmować słowa Jezusa wypowiedziane przy ustanowieniu Wieczerzy Pańskiej w sensie przenośnym, symbolicznym. Znaczy to, że chleb symbolizował ciało, a wino krew Chrystusową. Gdyby Jezus użył ich w znaczeniu innym, to jest dosłownym, zmuszony byłby okoliczność tę w osobliwy sposób uczniom wyjaśnić, gdyż w naturalnym porządku rzeczy chleb przaśny był zawsze tylko chlebem, a wino winem i niczym więcej. Dosłowny sens wypowiedzi Chrystusa wymagałby ze strony apostołów przyjęcia absurdu i nie mógłby się obejść bez dodatkowych wyjaśnień, a Pismo Święte nigdzie o nich nie wspomina. Przenośny sens eucharystycznej wypowiedzi Chrystusa nie nastręczał trudności i harmonizował
z metaforycznym sposobem katechezy Jezusowej, do czego apostołowie byli przyzwyczajeni. Był całkowicie zrozumiały na tle staro- i nowotestamentowej symboliki. Chleb i wino stanowiły w tym wypadku nowotestamentowe symbole ciała i krwi pańskiej, na wzór starotestamentowego baranka paschalnego reprezentującego ciało i krew Chrystusa jako baranka Bożego. Dowód zawarty w słowach ustanowienia nie potwierdza katolickiej tezy o transubstancjacji, dowodzi raczej tezy przeciwnej. Teolodzy katolicy powołują się również na słowa Jezusa znajdujące się w Ewangelii świętego Jana, gdzie Jezus polecił spożywanie swojego ciała i picie swej krwi jako warunek zbawienia. Jednakże i ten dowód świadczy o czymś zupełnie innym. Oto Jezus w rozmowie z Żydami przybyłymi do Kapernaum nazajutrz po cudownym rozmnożeniu chleba nazwał siebie chlebem żywym, który z nieba zstąpił, konkretyzując dalej to pojęcie sławy. W słowach, ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Co więcej, Chrystus nie tylko nazwał ciało swoje prawdziwym pokarmem, a krew prawdziwym napojem, lecz najwyraźniej polecił je spożywać. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeżeli nie będziecie spożywali ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Załóżmy, że Jezus wypowiadając owe doniosłe zdania nadał im sens dosłowny, czyli przedstawił konieczność spożywania swego rzeczywistego ciała i krwi. Pytamy jednak, czy spożycie Chrystusa przez rozegzaltowany tłum w oparciu o powyższą deklarację wraz z ciałem i krwią stanowiłoby akt uświęcenia i zapewniłoby Galilejskiej Rzeszy niechybne zbawienie? Przecież bardziej rzeczywistego ciała i krwi Chrystusa z duszą i bóstwem nie można sobie wyobrazić niż ówczesna obecność Syna Bożego na ziemi. Nie trzeba być teologiem, by zrozumieć, że spożycie owego rzeczywistego Chrystusa nie przedstawiałoby zbawiennej zasługi w obliczu Boga, lecz najoczywistszą zbrodnię. Z tego powodu podawanie w Eucharystii prawdziwego działa i krwi Chrystusa stwarza sytuację kłopotliwą i trudną. Wśród słuchaczy Chrystusa w wynikło szemranie mówiono bowiem, jakże On może dać nam do spożywania ciało swoje. Dowodzi to, iż Żydzi, podobnie jak dziś Kościół katolicki, pojmowali słowa Jezusa w sensie dosłownym, co zresztą czynili niejednokrotnie, tak na przykład postąpił swego czasu Nikodem w odniesieniu do zagadnień nowonarodzenia. Błędne zrozumienie przez Żydów głębokiej przenośni Chrystusa zagrażało również apostołom, lecz Jezus uchronił ich od błędu oświadczając – Duch jest tym, który ożywia, ciało na nic się nie przyda, słowa, które do was wypowiadałem, duchem są i życiem. Chrystus Pan wyjaśnił więc, że spożywanie rzeczywistego ciała i krwi pańskiej pozbawione jest jakiegokolwiek znaczenia. Ciało na nic się nie przyda. Ożywiającym duchem są nauki i słowa Jezusa Chrystusa. Jeżeli przyjęte zostaną z wiarą i w duchu posłuszeństwa, są w stanie zbawić człowieka, zatem spożywanie ciała Chrystusa i picie Jego krwi oznacza przyjęcie Jezusa jako osobistego Zbawiciela przez Słowo Boże i wiarę. Jezus oświadczył przy innej okazji, jeśli kto jest spragniony, niech przyjdzie do mnie i pije. Serca tego, który wierzy we mnie, jak mówi Pismo, wypłyną rzeki wody żywej. Tę samą myśl podkreślił Jezus na wstępie owej krytycznej rozmowy z galilejskimi Żydami. Ja jestem chlebem żywota, kto przyjdzie do mnie już łaknąć nie będzie, a kto uwierzy we mnie nigdy już pragnąć nie będzie. Przenośnia jest niezaprzeczalna, chodziło o wiarę, a nie materialne spożycie rzeczywistego Chrystusa. Eucharystyczne spożywanie ciała i krwi pańskiej ma być tylko unaocznieniem idei przyjęcia Chrystusa do serca wierze i przez Słowo Boże. Dopatrywanie się w mowie Chrystusa sensu innego niż przenośny prowadzi na teologiczne bezdroża.
przeciw katolickiej teorii rzeczywistego Chrystusa występującego pod postaciami chleba i wina świadczą również względy czysto rozumowe. Mimo konsekracji i przeistoczenia eucharystycznych postaci w substancji ich nie występuje żadna zmiana. Zmysły świadczą, że postacie pozostają zwykłym chlebem i zwykłym winem. Zmian nie wykazują także dodatkowe metody badawcze z analizą chemiczną łącznie. Konsekrowany chleb i wino nie przedstawiają niczego więcej prócz zwykłej materii, takiej samej jak przed ich przeistoczeniem. Chleb i wino pod konsekracji pozostają nadal chlebem i winem. Struktura postaci przed i po konsekracji jest identyczna. Założywszy jednak rzeczywistą obecność Chrystusa w postaciach Eucharystii, zgodzić się trzeba z konsekwencjami natury fizycznej, z tym mianowicie, że ciało Chrystusa jest ścierane zębami, idzie do żołądka i podlega trawieniu, a zbawienie jest kategorią zjawisk zbyt prozaicznych i przeziemnych. Jest to szkopuł trudny do pokonania nawet przez spekulatywne umysły teologów. Największe trudności nastręcza oczywiście teologii katolickiej sposób zjawiania się Chrystusa Pana w Eucharystii. Z kwestii tej zdawał sobie sprawę Tomasz z Akwinu, czemu dał wyraz w słowach: ani zmysły, ani rozum nie mogą dostrzec, że w tym sakramencie jest ciało i krew Chrystusa. Tajemnicy nie rozumieją największe powagi teologiczne. Pojawiają się co prawda przeróżne teorie, z których żadna nie tłumaczy w sposób zadowalający tego skomplikowanego przez sam Kościół zagadnienia. Dlatego orędzie papieża i Piusa XII z roku 1956 skierowane do uczestników kongresu liturgicznego w Asyżu stwierdza: należy chyba ustawicznie szukać coraz lepszego wglądnięcia w treść dogmatu. Trudności te dodatkowo podważają dosłowny sens wypowiedzi Chrystusa. Teoria mszalna nie wypływa wszak z objawienia, lecz z błędnych założeń oddających w konsekwencji znawiązką tym, którzy szukają w nich oparcia. Tak więc, reasumując zagadnienie przeistoczenia, wypada podkreślić, że w podstacie Wieczerzy Pańskiej chleb i wino nie są, bo być nie mogą, rzeczywistym ciałem i krwią, czyli żywym i prawdziwym Chrystusem, ale przedstawiają symbole ciała i krwi Pańskiej. Ustanowiona przez Chrystusa Wieczerza Pańska była obrzędem symbolicznym i nie narażała apostołów na spożywanie żywego Boga. Ofiara czy pamiątka ofiary. Wieczerza Pańska była także obrzędem pamiątkowym, co wynika ze słów Chrystusa: czyjcie to na moją pamiątkę, czyli wieczystym upamiętnieniem cierpień i śmierci Chrystusa poniesionych dla zbawienia świata. W tej jedynie formie miała być obchodzona po wszystkie dni świata, aż do chwili, gdy On sam przyjdzie. Kościół tymczasem nadał ostatniej wieczerzy znaczenie ofiarnicze, traktując ją jako pierwszą nowotestamentową ofiarę. Ostatnia wieczerza, pisze ksiądz Granat, jest ofiarą we właściwym tego słowa znaczeniu. Uważa się, że Chrystus po uroczystym obchodzie starozakonnej Paschy ustanowił nową Paschę na pamiątkę. Jego przejście z tego świata do Ojca, a symbolika paschalna wypełniła się w ofiarnym obrzędzie wieczerzy. Sugestii tych Pismo Święte nie potwierdza. Wieczerza Pańska nie mogłaby być wypełnieniem starotestamentowej Paschy, ponieważ jej urzeczywistnieniem była ofiara krzyżowa. Tam bowiem nasz baranek wielkanocny Chrystus został ofiarowany, głosi apostoł Paweł. Wieczerza Pańska pozostaje zatem wyłącznie figurą i pamiątką Golgoty. Oto jest właściwy i jedyny sens. O tym, że Wieczerza Pańska nie posiada charakteru ofiary, lecz była obrzędem symbolicznym i pamiątkowym, świadczy jeszcze ta okoliczność, że przecież ofiarą
Przecież ofiara prawdziwa została złożona na zajutrz po uczcie paschalnej Chrystusa. Jeśli przyjąć, że ostatnia wieczerza była ofiarą, należy zgodzić się z tym, że akt odkupienia został dokonany nie w Wielki Piątek, lecz w czwartek i nie na Golgocie, lecz w Wieczerniku, co sprzeczne jest z rzeczywistością. Mimo to Kościół katolicki przypisuje w konsekwencji uroczystości mszalnej charakter nie tylko pamiątkowy, ile ofiarniczy. Twierdzi, że msza jest nie tylko prostym i zwykłym wspomnieniem mąki i śmierci Jezusa Chrystusa, ale prawdziwym, istotnym ofiarowaniem, którym Najświętszy Kapłan to samo czyni przez niekrwawą ofiarę, co uczynił już na krzyżu, ofiarując siebie samego Ojcu Przedwiecznemu. Msza Święta jest prawdziwą ofiarą, gdyż jest taką samą, którą złożył Chrystus Pan podczas ostatniej wieczerzy, ustanawiając Eucharystię. Dlatego teologiczna definicja brzmi: Msza Święta jest nieustającą, bezkrwawą ofiarą nowego zakonu, który Jezus Chrystus ofiaruje się Ojcu swemu niebieskiemu przez ręce kapłana na ołtarzu pod postacią chleba i wina. Kościół po dokonaniu przekształcenia nowotestamentowego obrzędu pamiątkowego w ceremoniał ofiarniczy nadał ofierze mszy godność równorzędną z ofiarą krzyża. Podkreśla to z naciskiem ksiądz Franciszek Spirago. Ofiara mszy świętej jest tą samą ofiarą, co ofiara krzyżowa. Nie należy przypuszczać, iż msza święta jest jedynie obrazem ofiary krzyżowej, podobnie jak krzyż lub wizerunek wiszący na ścianie. Msza święta nie jest również jedynie przypomnieniem ofiary krzyżowej, lecz jest tą samą ofiarą, jaką na krzyżu złożona została Bogu, przeto ma ona tę samą wartość i tę samą skuteczność. Jeden błąd pociąga błędy następne. Przyjęcie rzeczywistej obecności w postaciach wieczerzy i traktowanie jej jako ofiary prowadzi w konsekwencji do rytuału, którego istotą jest nieustające ponawianie mąk pańskich. Nauka Kościoła jest uzupełnieniem, jest najzupełniej jasna i nie zawiera niedomówień. Chrystus jest w całym słowa tego znaczeniu ofiarowany na ołtarzach Kościoła ze wszystkimi ofiarowaniu temu towarzyszącemu okolicznościami. Oto treść nauki podawanej przez Kościół wiernym ku wierzeniu. Przy mszy świętej czytamy w katechizmie: ponawia się w tajemniczy sposób cierpienie i śmierć jednorodzonego Syna Bożego. We mszy świętej przelewa się krew Chrystusa, jak też już wynika ze słów konsekracji. We mszy okazuje Chrystus Ojcu rany swe, by zachować ludzi przed wieczną zatratą. Nie jest to pogląd odosobniony, lecz oficjalna nauka Kościoła potwierdzona nieomylnym orzeczeniem papieża Piusa XII zawartym w encyklice Mediator Dei. Istotnie przez przeistoczenie chleba w ciało, a wina w krew Chrystusa, tak ciało staje się obecnie na ołtarzu, jak krew Jego, postaci zaś eucharystyczne, pod którymi jest On obecny, wyobrażają krwawe rozdzielenie ciała i krwi. W ten sposób to upamiętniające przedstawienie Jego śmierci, która w rzeczywistości miała miejsce na Kalwarii, powtarza się w poszczególnych ofiarach ołtarza dzięki tym rozdzielonym symbolom, które oznaczają i wyobrażają Jezusa Chrystusa w stanie ofiary. Częściowo myślący chrześcijanie rozumieją, że idea ponawiania cierpień Chrystusa jest w najwyższym stopniu zbędna wobec ofiary krzyża i odbiega od apostolskich poleceń. Podczas uroczystości wieczerzy pańskiej należy zwiastować śmierć pańską, a nie czynić ją. Kościół niepomny na ewangeliczne wskazania utrzymuje, że msza jest nieustającą ofiarą Nowego Testamentu, w której Chrystus Pan ofiaruje się Bogu Ojcu. Nieustające cierpienia Chrystusa wynikają oczywiście z niezliczonej ilości mszy odprawianych codziennie na tysięcznych miejscach globu Kościół głosi. Na ołtarzach Kościoła katolickiego, którego granice obejmują glob ziemski, codziennie odprawiana jest msza święta. Czas nie stoi w miejscu, zmienia się z kontynentu na kontynent,
W każdym momencie składania jest gdzieś ofiara. Cały świat od chwili odkupienia stanowi jakby potężną świątynię, w której w każdej chwili, gdy tylko słońce ukaże się na horyzoncie, tysiące kapłanów odtwarza ofiary z góry Kalwarii, odnawiając związek pomiędzy niebem a ziemią, a na chwałę Najwyższego. Po słowach konsekracji dobry Bóg znajduje się w niej tak samo jak w niebie. Ofiara mszy świętej jest prawdziwie katolicką, to jest powszechną ofiarą, gdyż składaną bywa bez przerwy na całej ziemi i to aż do końca świata. Obecnie odprawia się codziennie na kuli ziemskiej około 350 tysięcy mszy świętej i to o każdej godzinie dnia. U nas od rana do godziny 12, gdy u nas południe poczynają się msze święte w Ameryce, gdy u nas wieczór na wyspach Oceanu Spokojnego, gdzie żyje 5 milionów katolików, gdy śpimy w Australii, a później w Azji. W Eucharystii pod postaciami chleba i wina Bóg człowiek znajduje się na tysięcznych miejscach kuli ziemskiej i to jest nowa Jego obecność. Teolodzy katolicy usiłują przekonać wiernych, że nieustająca ofiara mszalna jest ofiarą bezkrwawą, lecz termin ten nie pokrywa się z istotą nauki. Mszy ponawiają się przecież cierpienia i śmierć oraz przelewa się krew Chrystusa, a rozdzielone symbole wyobrażają Jezusa Chrystusa w stanie ofiary. Poza tym, jeśli w hostii występuje rzeczywisty Chrystus, a msza jest taką samą ofiarą, jak ofiara krzyża, czyż można utrzymywać jeszcze bezkrwawy charakter tej ofiary? Tak czy inaczej, przepraszam, bezustanne ponawianie cierpień Chrystusa wydaje się okolicznością co najmniej odrażającą, tym smutniejszą, że dokonywano pod znakiem służby Bożej. Cóż na to Słowo Boże? Świadectwo Pisma Świętego. Skonfrontujemy doktrynę o nieustającej ofierze Syna Bożego na ołtarzu katolickiej świątyń z czystą nauką Słowa Bożego. Świadectwo Biblii jest tu jasne i wymowne. Pismo Święte wielokrotnie wyjaśnia, że Jezus ofiarował siebie wyłącznie raz, że ofiara była wystarczającą, iż dalsze ofiarowanie Syna Bożego jest najzupełniej zbędne. Przestudiujmy ten interesujący i ważny problem z należną uwagą. Apostoł Paweł naucza. Tak też Chrystus ofiarował sobie raz jeden, aby odjąć grzechy wielu, a gdy ukaże się po raz który, nie będzie to w sprawie grzechowej przewiny, lecz dla zbawienia tych, którzy go oczekują. Nie zachodzi już potrzeba codziennego ofiarowania się Jezusa za grzechy świata na wzór starotestamentowy. Chrystus dokonał tego raz na zawsze. Nie musi On, jak to czynią arcykapłani, dzień w dzień składać ofiary najpierw za własne, a potem za grzechy ludu. Uczynił to bowiem raz na zawsze, gdy złożył ofiarę samego siebie. Wskutek złożenia ofiary krzyża nie zachodzi potrzeba dalszego ofiarowywania go, a w związku z tym wielokrotnego ponawiania cierpień. Nie potrzebuje też ofiarować siebie wielokrotnie, tak jak to arcykapłan corocznie wchodzi do świątyni z cudzą krwią. Inaczej byłby też musiał wielokrotnie cierpieć, począwszy od stworzenia świata. A tymczasem objawił się raz jeden pod koniec wieków, by zgładzić grzechy, przynosząc ofiary samego siebie. Jednorazowa ofiara Chrystusa jest całkowicie wystarczająca w celach zbawienia. Każdy kapłan zjawia się dzień w dzień do pełnienia swej służby i składa po wiele razy te same ofiary, które nigdy przecież nie mają mocy gładzenia grzechów. On przeciwnie złożył za grzechy jedną, jedyną ofiarę, a potem zasiadł po prawicy Bożej na wieki. Dziękuję.